Szczaj Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 14 października. Posłuchajcie Cię fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu w rubli za dwa asy? a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. E, dzisiaj pojawiła się w moim sercu wielka radość, kiedy usłyszałem Jezusa, który mówi Mówię wam, przyjaciołom moim. E, ja bardzo lubię to słowo przyjacielu. Jestem bardzo oszczędny w używaniu tego słowa, Dlatego, że w moim życiu słowo przyjaciel jest zarezerwowane dla nielicznych moich relacji. Lubię tym słowem przyjacielu zwracać się do ludzi, których obecnością i bliskością czuję się w moim życiu przez Pana Boga obdarowany. Właśnie przez tę relację przyjaźni, która nas połączyła. Lubię opowiadać o moich przyjaciołach. Lubię się cieszyć tą wzajemną więzią, która nas połączyła. My możemy też odnaleźć takie uprzywilejowane miejsce w sercu Jezusa, bądź Jego Przyjacielem, bądź Jego przyjaciółką. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.